Paroszek, Śrutwa, jako dziecko sprzedawała owoce i warzywa, a teraz w taki sposób zarabiają sobie na sezonowe, takie kieszonkowe jej dzieci. Zgadza się? Dokładnie tak. Witamy serdecznie, Katarzyno. Jest z nami również Paweł, którą ty kiedyś miałaś, jak byłaś małą dziewczynką, sprzedawałaś warzywa, owoce, zarabiałaś swoje własne pieniądze. To znaczy, dla mnie to była lekcja przedsiębiorczości. Mhm. Mało tego, no to były takie pierwsze szlify, bo potem przez wiele, wiele lat skądinąd do tej pory zajmuję się sprzedażą bezpośrednią. Umiejętność obsługi klienta, kontaktu z drugim człowiekiem, myślę, że jest bardzo ważna, a taki w kwestii takiej odpowiedzialności finansowej pozwala też poczuć, czym są te pieniądze przez siebie zarobione. Naprawdę dużo trudniej się je wydaje, ustalmy. To prawda. Ale też takie poczucie sprawczości, że już jestem na tyle duża, na tyle odpowiedzialna, zarobiłam sobie sama pieniądze. Myślę, że to jest fantastyczna rzecz. Szkoda, że w przypadku tej Marysi zostało to w ten sposób no, poniekąd zniszczone, tak? Bo dziewczyna fajna, przedsiębiorcza, tak? Chciała odciążyć rodziców. Dla mnie zadziwiająca sytuacja. Dorzucić do swojego kieszonkowego zupełnie innej perspektywy. No właśnie litera prawa spogląda z dwóch perspektyw, w mojej ocenie. Z jednej faktycznie jest przepis w kodeksie wykroczeń, który mówi, że taki czyn podlega penalizacji. Natomiast jest również przepis podlegający od razu karaniu, tylko czy to urzędnik, czy to policja oczywiście mają możliwość zastosowania środków pozapenalnych, czyli upomnienie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie, nie trzeba od razu karać. I wydaje się, że w tej sytuacji inspektor sanitarny w wałczu zawnioskuje w postępowaniu sądowym o kwestia sprzedawania wiśni przez... Nie wiem... Ustalmy, no zmienia się świat troszeczkę, natomiast ja kupuję na przykład, no dobra, nie chodzę na jagody do lasu, kupuję, ponieważ uwielbiam jagodzianki, robię, mając dużą rodzinę, to jakby jest to ekonomiczniejsze podejście, najzwyczajniej. Kupuję, poza tym ustalmy, no to jest transakcja pomiędzy dwoma stronami, ktoś sprzedaje, ktoś kupuje, ktoś się decyduje na to, żeby kupić, tak? Nie w sklepie, nie z certyfikatem chociażby. Ustalmy, często to są bardzo dobrej jakości owoce, na przykład niepryskane, może trochę mniej ładnie wyglądające, ale jednak dobre owoce i warzywa, więc nie do końca to rozumiem. Jakby wydaje mi się, że taka ludzka życzliwość jest we wszystkim bardzo ważna. Skądinąd chciałabym bardzo podziękować panu, który dziś przepuścił mnie na myjni. O. Tak, było to cudowne. Powiedziałam, przepraszam, się tak spieszę, zaspałam i w ogóle. Więc pozdrawiam serdecznie tego pana, mam nadzieję, że ogląda. Było to naprawdę cudowne. Bądźmy dla siebie po prostu ludźmi. Dzwoni do sanepidu, żeby podać dziewczynkę, która pracuje, tak? Robi coś fantastycznego. Ale Katarzyno, co by wtedy robił pan? My znajdziemy kilka tematów dla pana metry. Sprawa się zakończy albo całkowitym umorzeniem postępowania, albo po prostu sąd odstąpi od wymierzenia kary. Ale wydaje się, że rzeczywiście, oczywiście, na służbie i dbając. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo.